Witam Państwa serdecznie. Pan Andrzej trochę przesadził. Nie jestem wybitną znawczynią Hugo Konwenca. Natomiast prawdę mówił, wspominając drugą Ewę, czyli moją znakomitą koleżankę Ewę Jaroszyńską, która zadała sobie trudu nawet przetłumaczenia biografii Ewy. Przepraszam, Margarety Bojne, która napisała książkę o Hugo Konwencu. Ja niestety nie znam języka niemieckiego i korzystałam z tego, co przełożyła Ewa, także częściowo jest to jej praca. No i mam nadzieję, że tym Państwu, którzy jeszcze nie wiecie, kto to był Hugo Konwenc, postaram się go przybliżyć. A postać to jest bardzo, bardzo ciekawa i warta poznania i wielka szkoda, że w Gdańsku praktycznie nieznana. Jak myśmy parę lat temu robili spacer poświęcony właśnie Hugo Konwencowi razem z Ewą Jaroszyńską i innymi moimi znajomymi przewodnikami, to idąc na ten spacer zrobiliśmy taką sondę wśród mieszkańców. Wszystkie osoby mówiły, że nie wiedzą, kto to był Hugo Konwenc. No na szczęście wspominany tramwaj, bo tu przed chwilą prowadziliśmy na ten temat dyskusję, jeździ tramwaj PESA o numerze bocznym 1035. No i to jest chyba jedyne wspomnienie o Hugo Konwencu. Można by chociaż tablicę zawiesić na Bramie Zielonej, tam gdzie było Muzeum Zachodnio-Pruskie. No ale to jeszcze przyszłość. Przejdźmy teraz już do samej postaci Hugo Konwenca. Tak wyglądał. On nie robił sobie zbyt wielu zdjęć w swoim życiu, także właściwie jest to jedno jedyne znane, takie najbardziej zdjęcie, można je znaleźć wszędzie. Pan pod krawatem, w tużurku, w okularach, bardzo poważny, no taki typowy pruski urzędnik. I taki właśnie był. Z pochodzenia był menonitą. Menonici to, jak Państwo wiecie, uchodźcy religijni, którzy przybyli tutaj na te tereny już w XVI-XVII wieku. To dzięki nim na Żuławach wykonano całą sieć kanałów, które były odwadniane przy pomocy siły wiatru, a więc działały wiatraki. I te kanały pozostały do dzisiaj te same. One są obsługiwane przypompowniami mechanicznymi, ale kanały mamy te same, także bardzo wiele mamy do zawdzięczenia menonitom. Menonitą z pochodzenia była rodzina van den Blocków. Znacie Państwo na pewno jako gdańszczanie ich doskonale. Menonitą był Anton van Obergen, znakomity budowniczy tego budynku, Muzeum Archeologicznego, budowniczy wielkiej zbrojowni, a jego najsłynniejszą budowlą w Europie jest oczywiście tak zwany zamek Hamleta, czyli twierdza Kronborg w Helsingorze. Także menonitom mamy wiele do zawdzięczenia. Menonici mieszkali tutaj do końca II wojny światowej, po tym jako Niemcy zostali stąd usunięci, chociaż z Niemcami, prawdę mówiąc, no, za wiele z językiem, Boże, poza językiem, którego już wtedy niemiecki używali, nie mieli wiele wspólnego. Do dzisiaj pozostały domy podcieniowe, szlak menonicki, ale nie o menonitach dzisiaj mówimy, tylko o jednym z przedstawicieli. A więc pochodził z rodziny menonickiej, urodził się 20 stycznia 1855 roku w Świętym Wojciechu, czyli bardzo blisko, dzisiaj jest to dzielnica Gdańska. Był synem Albrechta Wilhelma Konwenca i Augusty z domu Dick z miejscowości o nazwie Salfet. Dzisiaj nazywa się to Zalewo. Jeżeli Państwo czytali książki Zbigniewa Nienackiego, tam to one się rozgrywają w większości właśnie w tamtych terenach, czyli Jerzwałd, jezioro to około Iławy, tak? To są mniej więcej tamte tereny. Menonici żenili się we własnym gronie. Oni nie wychodzili poza swój obręb, a wiadomo, że jak grupa etniczna nie jest zbyt duża i dochodzi do małżeństw wewnątrz niej, to brzydko mówiąc robi się coś w rodzaju tak zwanego chowu wsobnego. A to powoduje, że jest cała masa błędów genetycznych i te błędy genetyczne u menonitów były bardzo nasilone i ten problem dotknął również rodzinę Hugo Konwenca. Jego przodkowie, jeżeli można prosić, jego przodkowie przybyli z Niderlandów, z miejscowości Dordrecht, to jest na północny wschód od Rotterdamu. I pierwszą osobą, która była zapisana w annałach historycznych, był Dirk Konwenc, który w 1673 roku został ochrzczony na Starych Szkotach. Oni właśnie menonici mieszkali głównie tam na Starych Szkotach, tam tu w Gdańsku, no bo oprócz tego prawie na całych Żuławach.
Tenże wspomniany Dirk miał syna Abrahama i ten właśnie tam na tych starych szkodach miał gorzelnię. I syna Dirka, który następnie miał syna Abrahama, a najstarszy syn Abrahama, czyli Gerhard, w 1816 roku kupił od katoliczki koło Gdańska w Świętym Wojciechu dom i kawałek ziemi. I to było bardzo dziwne, dlatego że Menonitom nie wolno było kupować ziemi, nie pozwalało na to prawo mówiące, że właścicielem ziemskim może być tylko ten, który broni tej ziemi. A Menonici mieli w swojej religii zakaz walczenia, zakaz przysięgania na cokolwiek i to było dziwne, że jemu tą ziemię i dom sprzedano, ale tłumaczono to tym, w papierach jest zapisane, że jego rodzina poniosła olbrzymie straty w czasie wojen napoleońskich, kiedy to Napoleon maszerował sobie na tą Moskwę i tu w latach naszych w Gdańsku 1807-1813 toczyły się ciężkie walki. I właśnie rodzina konwenców poniosła wielkie straty i dlatego dostała specjalne pozwolenie od Fryderyka Wilhelma IV na zakup właśnie ziemi i domu. Gerhard poślubił Elżbietę Reinecke i z tego związku narodził się Albert Wilhelm Konwenc, który potem poślubił Augustę Dick i właśnie urodził im się syn Hugo Konwenc. Oprócz niego było jeszcze ich szóstka, a więc cztery siostry i dwóch braci. Przeżyły dwie siostry i brat, a mianowicie starsze od niego Anna i Augusta i brat Max. Natomiast młodsze dzieci niestety zmarły tuż przed ich przeprowadzeniem się ze Świętego Wojciecha do Gdańska, bo takie też coś miało miejsce. Zmarł młodszy braciszek Ernst, była wtedy epidemia odry, no i niestety ten mały tam zmarł w tym Świętym Wojciechu. Pierwsze lata szkolne właśnie spędził konwent w Świętym Wojciechu, tam dwa lata chodził do szkoły. Mieszkali pod numerem 7 w domu o nazwie Czerwona Dłoń. Próbowałam ustalić, w którym to miejscu. Nie bardzo mi się to udało. Ojciec chciał poprawić byt rodziny, a jako że był to właśnie druga połowa XIX wieku, rozpoczynał się wiek pary węgla, wobec tego wpadł na pomysł, że jeżeli zakupi interes węglowo-drzewny, no to wtedy będzie miał możliwość lepszego wykształcenia swoich dzieci. I właśnie sprzedawszy dom w Świętym Wojciechu, w 1962 przeprowadził się z rodziną do Gdańska, zakupując firmę, i tu jest po niemiecku, niestety niemieckiego nie znam, więc będę kaleczyła, także możecie Państwo sami przeczytać, Moller, Schren und Kochel, Handung, czyli węgiel drewnem opałowym i węglem. Zamieszkali w kamienicy przy Mariackiej 28. Dokładnie vis-a-vis Muzeum Archeologicznego na rogu znajduje się kamienica pod numerem 28. Wynajęli mieszkanie na drugim piętrze, mieszkanie dwupoziomowe, można by powiedzieć, no luksus, tak, no ale niestety nie był to luksus. Mieszkanie było od podwórka, okna wychodziły na następny budynek, światła dziennego prawie tam w ogóle nie było. I jak wyglądał wtedy Gdańsk, zamieściłam tutaj dwa takie zdjęcia, chciałam Państwu pokazać, nie wiem, niektórzy z Państwa pewnie znają te plany. Z lewej strony mamy zabudowę głównego miasta Gdańska przed II wojną światową. Po prawej stronie mamy zabudowę głównego miasta Gdańska dzisiaj. Widać na pierwszy rzut oka różnicę. Otóż Gdańsk, który był otoczony murami, wałami, nie miał możliwości rozwoju terytorialnego. Każdy centymetr kwadratowy w tym mieście był bardzo cenny. W związku z tym podwórka były bardzo, bardzo szczelnie zabudowane. Jak dom zaczynał się od ulicy, to biegł do połowy działki i łączył się z domem, który szedł z drugiej strony, od drugiej ulicy. Także specjalnie takich podwórek, jak dzisiaj tutaj mamy, z drzewami, z ławkami, z miejscem do zaparkowania samochodu, absolutnie nie było. Po
II wojnie światowej, kiedy odbudowywano Gdańsk, to odbudowano go w ten sposób, że zabudowano tylko przednie części kwartałów i to doskonale widać na tym zdjęciu, tak? Widać tam po środku te puste miejsca, gdzie dzisiaj są place zabaw, drzewa, parkingi, chociaż deweloperzy coraz chętniej się wciskają i to coraz bardziej widać, jak oni tutaj zabudowują te podwórka. No więc lata pierwsze życia tutaj Konwenca, Hugo Konwenca, tego małego chłopca, z którego przeniesiono tutaj z tego świętego Wojciecha, gdzie tam miał na co dzień kontakt z przyrodą, były okropne. Kurz, brud, smród, dlatego że w Gdańsku nie było wtedy jeszcze kanalizacji. Kanalizacja to dopiero przełom lat 60. i 70. kiedy to burmistrz, chyba najlepszy z burmistrzów, jakiego tutaj mieliśmy w Gdańsku, a mianowicie Leopold von Winter, przeprowadził rewolucję w mieście, rewolucję higieniczną, rewolucję naukową, leczniczą i tak dalej, i tak dalej. Do tej pory kanalizacji nie było żadnej. Rynsztoki odprowadzały wszelkie śmieci i wszelkie ścieki do Motławy. To wszystko tam spływało. Woda w Motławie nie nadawała się do picia. W niej walały się resztki ryb, które tutaj przywożono na przykład na targ rybny i czyszcząc wywalano to wszystko do wody. W przypadku na przykład większej fali, kiedy była tak zwana cofka, to wszystko lądowało na ulicach, wybijały te wszystkie przez bramy te ścieki się dostawały na ulicę. Wodę używano czerpiąc ją ze studni miejskich, a w studniach miejskich znajdowała się ona, zaopatrywane te studnie miejskie były przez kurzt wodny, który stał na dzisiejszym targu, tam gdzie mamy forum, jest nawet ten nowy budynek, kurzt wodny. On przepompowywał wodę zasilany wodami kanału Raduni, która spływała z góry z jeziora Jasień. I później to wszystko drewnianymi rurami było pompowane do poszczególnych ujęć wodnych, skąd czerpano. Często koło takiego ujęcia wody, czyli koło tak zwanej rząpi, był dół kloaczny, gdzie wyrzucano resztki, załatwiano potrzeby. Jak dół kloaczny się zapełnił, to kopano następny, zasypując ten poprzedni. Także to wszystko przesiąkało i w pierwszej połowie XIX wieku było aż 8 epidemii cholery. Oprócz tego była dżuma, no i jeszcze parę innych chorób zakaźnych. Także wyglądało to bardzo nieciekawie i dopiero przełom lat 60. i 70. burmistrz Leopold von Winter, Edward Wibe, który zaprojektował kanalizację, pchnęły Gdańsk w już higienicznie właściwie w XX wiek. Także w takie to warunki trafił tutaj Hugo Konwenc jako młody chłopczyk. Nie wolno było dzieciom bawić się na ulicy. Ulica Chlebnicka, ulica Mariacka służyły tylko do ruchu kołowego. Natomiast dzieciaki, jeżeli chciały się pobawić, to biegły sobie tam na dzisiejsze tak zwane długie pobrzeże. Nie wiem, czemu ono się nazywa pobrzeże, raczej nabrzeże. To jest dawne nabrzeże portowe. Pobrzeże dla mnie to jest coś tak od Koszalina do Gdańska, powiedzmy. To jest pobrzeże. Natomiast dzieci mogły się tam bawić, chociaż też nie było to bezpieczne, no bo tam statki rozładowywano przecież, tak? A tam dalej za żurawiem było już tylko drewniane pomosty. Poza tym w domu zachowywali oni zwyczaje menonickie. To znaczy dzieciaki, żona, czyli matka, czekały, aż ojciec wróci z pracy. Dopiero wtedy go witały, całując w rękę, zasiadali wszyscy do stołu, wspólnie spożywając posiłek w całkowitej ciszy. Kiedy dzieciaki odrabiały lekcje, to też nie mogły do siebie rozmawiać. Matka, która była zawsze milcząca, ona tutaj po przybyciu do Gdańska, dzisiaj byśmy to nazwali głęboką depresją. Ona przestała się w ogóle odzywać, matka Hugo Konwenca. Ona siedziała w domu, wykonywała to, co musiała, a wszelkimi zewnętrznymi rzeczami zajmowały się córki, ta Augusta i Anna. One robiły zakupy, one wychodziły na zewnątrz. Także Konwenc kochał to miasto i nienawidził. We wszystkich swoich dziełach nazywał je kamiennym, śmierdzącym miastem. Tak to niestety wyglądało. Pierwsze dwa lata, jak mówiłam, spędził w szkole w Świętym Wojciechu. Po czym zapisano go do szkoły tutaj. Został zapisany do szkoły realnej Świętego Jana.
Kościół świętego Jana tą szkołę zakładał zaraz po swoim wybudowaniu, no i później ta szkoła zmieniała miejsce pobytu z ulicy Świętojańskiej, tam na Straganiarskiej przez jakiś czas była, a potem, kiedy do niej zaczął chodzić Hugo Konwenc, szkoła znajdowała się na rogu ulicy Świętojańskiej i Świętego Ducha i Złotników. To jest, jak wychodzimy z Szewską tam od Bazyliki Mariackiej, następna jest ta z takimi podcieniami, tak? To jest ulica Złotników i tam na rogu właśnie była szkoła, którą umieszczono tam w dawnej łaźni. Warunki były bardzo nieciekawe, dlatego że dzieci była cała masa, na przykład wtedy, kiedy Hugo poszedł do szkoły, czyli w roku 1866, było 550 uczniów i 16 nauczycieli. Klasy były olbrzymie, okna były zamalowane farbą, wychodki znajdowały się tuż przy klasach. Jak Leopold von Winter wizytował tą szkołę, to były klasy, w których nie mógł się wyprostować, były tak niskie stropy, a Winter nie był człowiekiem zbyt wysokim, także możecie sobie Państwo wyobrazić, jak to wyglądało. Natomiast co wykładano w tej szkole? Otóż na pewno wykładano łacinę, uczono też języka angielskiego, polski był jako nadobowiązkowy, później to w ogóle zlikwidowano. I Hugo Konwenc w tej szkole czuł się bardzo źle. On przyzwyczajony do świeżego powietrza, do tego, że mógł wybiec na pole, tutaj był w czterech ścianach zamknięty, musiał spełniać to, co mu kazano. Często było mu po prostu niedobrze, bolała go głowa. Także o ile przez pierwsze dwa lata w Świętym Wojciechu był nawet dość dobrym uczniem, o tyle tutaj był uczniem bardzo miernym, bardzo źle się uczył, ale poznał się na nim jego profesor. Jakoś w tym zahukanym, biednym chłopcu znalazł jakąś iskierkę nadziei, jakieś zdolności. Miał szczęście Hugo Konwenc, że trafił właśnie na wspaniałych ludzi. Przede wszystkim dyrektorem szkoły był właśnie tutaj Matthias Gottlieb Loschin, pedagog i historyk. Był on dyrektorem Szkoły Świętego Jana, ale również był fascynatem historii Gdańska. On pisał książki historyczne o Gdańsku, był autorem czterech kronik gdańskich, był autorem wykazu burmistrzów. Ten wykaz burmistrzów, który ukazał się parę lat temu, na pewno bazował na tym, co zdołał ustalić Loschin. Z jego inicjatywy w 1838 roku w Gdańsku powstało pierwsze publiczne przedszkole. Jego miejsce to było tam okolice Łagiewnik. No i nagrodę w uznaniu za to dostał tytuł honorowego obywatela miasta Gdańska. To był dyrektor szkoły Świętego Jana. Następnym, jeśli mogę prosić, był Theodor Karl Bay, też postać bardzo ciekawa, pochodził z Dolnego Śląska, z Chojnowa, był pedagogiem, botanikiem, był nauczycielem najpierw we Wrocławiu, potem w Poznaniu, a później w latach 1873-900 był nauczycielem właśnie w Szkole Świętego Jana. Był też prezesem Towarzystwa Przyrodniczego, które swoją siedzibę miało tu właśnie w dzisiejszym Muzeum Archeologicznym. I na pewno mieszkający tutaj mały Hugo często spotykał tych, którzy tutaj przychodzili sobie podyskutować do tego Towarzystwa Przyrodniczego. Także być może jego fascynacja przyrodą brała się nie tylko z tego, że żal mu było tego, co stracił, wyjeżdżając ze Świętego Wojciecha, ale że na skutek również tego, że słyszał rozmowy tych wychodzących, wchodzących i to również go jakoś tam zafascynowało. Jednak wracając jeszcze do rozrywek Hugo Konwenca, no jedyne jakie tu miał, no to mówię, albo zabawa z kolegą na brzeżu, ewentualnie wtedy, kiedy z siostrami niósł jakiś obiad czy kawę, herbatę dla swojego ojca, bo ten interes ojca Konwenca był niedaleko tych takich dwóch spichlerzy, co to od lat są odbudowywane i stoją w ruinie. Wielki i mały Grodek, jak Państwo kojarzycie.
to naprzeciwko jest taki pusty placyk na rogu Chmielnej i Pszennej. To tam właśnie znajdował się ten interes ojca Hugo Konwenca. No i on tam, zanosząc mu prowiant, pewnie z siostrami gdzieś tam w tym w pyle węglowym się bawili. No takie, takie mieli rozrywki. Natomiast jeżeli chodzi o Bajla, był on również autorem podręczników botaniki, zoologii, mineralogii i on również był tym, który, dzięki któremu powstało Muzeum Prowincji Zachodniopruskiej. On był jednym z tych dwóch najważniejszych inicjatorów, drugim był nadburmistrz Leopold von Winter. Był również znawcą grzybów, wydał wiele prac na temat grzybów z dziedziny mykologii i do dzisiaj te podręczniki są używane. To zdjęcie akurat ściągnęłam gdzieś z Amazona, tam ktoś sprzedawał tą książkę, także stąd właśnie tą systematykę grzybów ściągnęłam. Jeśli mogę prosić o następne zdjęcie. Theodor Bajl zamieszkiwał przy ulicy Jopengasse 46, czyli Piwna 46. Czy coś Państwa dziwi? To jest Piwna? To zdjęcie? To jest ulica Mariacka. Oczywiście, że tak, to jest ulica Mariacka numer 39, róg Mokrej. A dlaczego zamieściłam to zdjęcie? A no taka ciekawostka. Kamienica, w której mieszkał Bajl, a mianowicie Jopengasse 46, Piwna 46, znajdowała się dokładnie w tym miejscu, gdzie mamy tego pelikana Alfonsa Łosowskiego. Wiecie Państwo, o czym mówię? Przed kościołem mariackim stoi taka rzeźba kamienna. Przed głównym wejściem, tak? Dokładnie nie wiadomo, co to jest, no ale tak powiedziane jest, że to pelikan. Pelikan, wiadomo, symbol Eucharystii. Jak ludzie zauważyli, że pelikan tam karmi te swoje małe i że jak one podpływają, go dziobią, to ten worek mu się robi czerwony, no i powstało przekonanie, że pelikan własną krwią z własnej piersi karmi pisklęta i dlatego pelikan stał się symbolem Eucharystii. I właśnie on tak sobie stoi przed kościołem, jest autorstwa Alfonsa Łosowskiego, ojca tego tkąbi, nie? To wiecie Państwo. I po wojnie zostawiono tam pusty placyk. Ale jako, że fasada częściowo ocalała, to postanowiono ją zachować. I góra tej kamienicy, czyli ten zwieńczony szczyt, pochodzi właśnie dokładnie z tamtej kamienicy, z Jopengasse 46. On w ogóle jest bardzo ciekawy, jak mu się Państwo przyjrzycie stojąc pod nim, to on ma trójpodział gotycki, czyli w gotyku dzielono fasady na, takim wyraźnym podziałem, trójpodziałem, a oprócz tego ma spływy wolutowe, czyli te takie stosowane już w renesansie. Czyli mamy taki okres przejściowy, tak? Mamy ten podział gotycki ze spływami wolutowymi. Także jako, że była to bardzo ciekawa właśnie architektonicznie kamienica, wobec tego już jej nie niszczono, tylko postanowiono odbudować ją tutaj. Nie jest to jedyna kamienica czy elementy architektoniczne, jakie wędrowały w tym mieście. No, typowy przykład Chlebnicka do Szlifów, to wiadomo. Profesor Bajl w tym małym chłopcu zobaczył kogoś cennego, zdolnego i starał się nim zaopiekować, był jego protektorem i później polecił go swojemu dawnemu profesorowi, swojemu przyjacielowi, a mianowicie profesorowi Heinrichowi Geppertowi, który był botanikiem, paleontologiem we Wrocławiu. I tu zaczyna się wrocławski etap życia Hugo Konwenca. Otóż on pochodził z rodziny bardzo biednej. Ojcu ten interes za bardzo się tam dobrze nie kręcił, ale jak się udało pozbierać, czyli stypendium, zapomoga, była specjalne zapomogi dla biednych rodzin z urzędu miasta, to wystarczyło na to, żeby mógł pojechać na te studia do Wrocławia. Oprócz tego dorabiał sobie korepetycjami z biologii, no i jakoś dawał sobie radę. Profesor Bajl zaprotegował tego właśnie swojego wychowanka profesorowi Geppertowi, a profesor Geppert, postać również bardzo ciekawa,
Otóż był on z wykształcenia farmaceutą i lekarzem, botanikiem. Najpierw pracował jako lekarz, urodził się w Szprotawie, studiował medycynę we Wrocławiu, w Berlinie, potem pracował we Wrocławiu jako lekarz od 26 roku, ale w międzyczasie bardzo zajmował się botaniką. On był założycielem ogrodu botanicznego we Wrocławiu, potem stał się najpierw jego kuratorem, później dyrektorem tego ogrodu botanicznego. Z takich jego większych osiągnięć to było wykrycie komórek roślinnych w preparatach mikroskopowych węgla kamiennego i to pozwoliło na ustalenie z tego, że węgiel pochodzi, że został utworzony z części roślin, bo do tej pory te dyskusje trwały i do tej pory nie potrafiono tego jakoś no, twardo powiedzieć, że właśnie było tak, a nie inaczej. Jeśli można. W Parku Słowackiego, Juliusza, dzisiejszym Parku Juliusza Słowackiego przed wojną stało jego popiersie. Tym, którzy znają trochę Wrocław, przypomnę, że Park Juliusza Słowackiego to jest ten, w którym mniej więcej znajduje się panorama racławicka, czyli niedaleko Muzeum Narodowego. To popiersie zostało zniszczone w czasie wojny, ale niedawno zostało odtworzone 27 sierpnia 2017 roku. Popiersie wróciło na postument, który tam stał po wojnie, ale był bez popiersia właśnie Geberta. Natomiast jest pochowany na cmentarzu Świętego Wawrzyńca, na tym starym cmentarzu przy ulicy Świętego Pawła, bo dzisiaj cmentarz Świętego Wawrzyńca jest przy ulicy Odona Bujwida. Znam go doskonale, bo moja mama tam jest pochowana. Natomiast miał też ciekawych potomków profesor Geppert. Otóż jego syn Friedrich był lekarzem pediatrii. I w 1905 roku w Katowicach wprowadził bardzo nowoczesną metodę walki z zapaleniem opon mózgowych wśród dzieci. Natomiast jego córka Maria jest jedną z trzech kobiet w historii, która otrzymała Nobla. Oczywiście Maria Curie-Skłodowska jest tą drugą, trzeciej, w tej chwili nie pamiętam, ale to jest do wygooglania. Ona dostała tą nagrodę w 1963 roku w dziedzinie fizyki za badania nad strukturą powłok jądra atomowego. Na uczelni we Wrocławiu Hugo Konwent studiował botanikę, mineralogię, zoologię, również paleontologię. Dwa semestry był najpierw we Wrocławiu, potem pojechał na dwa semestry do Getyngi, potem znowu wrócił do Wrocławia. Tutaj widzicie Państwo Uniwersytet Wrocławski. Ci, którzy znają, doskonale wiedzą, że to jest plac uniwersytecki i tam od 1905 roku na tym placu stoi Szermierz. Kojarzycie Państwo? Czy nie? Nie bardzo. Ja jako wrocławianka, dla mnie jest to dosyć bliski. W 1876 roku Hugo Konwent obronił pracę doktorską Skamieniałe drewno osadów deluwialnych północnych Niemiec, cokolwiek to znaczy. I również wtedy asystenturę zaproponował mu profesor Geppert. Dostał wtedy wypłatę połowy asystentury, bo to nie była taka pełna asystentura, ale utrzymywał się jeszcze ze stypendium, tak jak mówiłam. Również dawał korepetycje z botaniki. Jakie miał rozrywki? No chodził w góry, bo z Wrocławia w góry niedaleko. Chodził na strzelnicę, podobno bardzo celnie strzelał. Chodził również na piwo. No i mógł nawet sobie potańczyć, bo menonitom kiedyś było zabronione tańczenie, a od 1860 roku już mogli tańczyć. Miał propozycję habilitacji na uczelni, ale w międzyczasie dostał zaproszenie do Gdańska. Prosił go o to Leopold von Winter i Theodor Weil. Możemy przełączyć. Otóż z inicjatywy nadburmistrza Leopolda von Wintera i przewodniczącego Towarzystwa Przyrodniczego Teodora Bajla, to już o tym mówiłam, miało powstać Muzeum Prowincji Zachodniopruskiej. Władze się na to zgodziły. No i Leopold von Winter i Teodor Bajl bardzo chcieli mieć tutaj
Hugo Konwenca jako właśnie człowieka, który zajmie się organizacją tego muzeum, zostanie jej dyrektorem. Hugo Konwenc był rozdarty, bo z jednej strony płaca, jaką miał dostać tam robiąc habilitację na uczelni, będąc już pełnoprawnym asystentem profesora Geberta, miała wynosić 1200 marek rocznie. Tutaj proponowano mu jako dyrektorowi 3600 marek rocznie, a więc trzy razy tyle, ale on chciał robić karierę naukową i on to otwarcie powiedział na tym spotkaniu właśnie Bajlowi i Winterowi. Winter go bardzo ciekawie pożegnał. Powiedział, że no wiecie, jak musisz, to jeść do tego Wrocławia, ale życzę, żeby ci się nie udało. Także tak miło go pożegnał. No i tak rzeczywiście było. 20 czerwca 1879 roku niestety Uniwersytet Wrocławski nie zgodził się na habilitację Hugo Konwenca, na zrobienie przez niego habilitacji, dlatego że ukończył szkołę realną, a nie gimnazjum humanistyczne. Był zbyt mało wykształcony humanistycznie. Rozgraniczono wtedy te dwie szkoły i jeżeli Rada Uczelni na zebraniu zgodziłaby się na to, że on po szkole realnej pomimo to może robić tą habilitację, to by został na uczelni. Ale powiedziano nie. Wobec tego przyjechał do Gdańska i zabrał się za organizację Muzeum Prowincji Zachodnio-Pruskiej. Zbiory, które znajdowały się w Gdańsku, były przeróżne i głównie zbiorami zasiliło swoimi to nowo powstające muzeum Towarzystwo Przyrodnicze. Można wrócić, bo chciałam Państwu pokazać na tym zdjęciu zieloną bramę. Pewnie niektórzy z Państwa widzieli ten obrazek, ale może nie wszyscy. Ona wygląda zupełnie inaczej niż teraz. Jak widzicie Państwo, jest z płaskim dachem, z takim właśnie, z taką attyką, z takimi sterczynami na górze. Została w ten sposób przebudowana przez Samuela Helda w 1831 roku, bo ta poprzednia budowla była już nieco zniszczona. Natomiast tak właśnie wyglądała wtedy, kiedy została przejęta na główną siedzibę Muzeum Prowincji Zachodniopruskiej. Była tam tylko sala na pierwszym piętrze, ta na drugim za bardzo się nie nadawała do użytku, także ten budynek wymagał oczywiście również remontu. Możemy przełączyć dalej. Tak jak mówiłam, głównie zasiliły zbiory nowo powstającego muzeum zbiory Towarzystwa Przyrodniczego. A oni mieli bardzo ciekawe zbiory i dlatego je tutaj wypisałam. Na przykład ciele z dwoma głowami, ewentualnie żyto, 60 płosów z jednego korzenia, wysuszona ryba, kurek, tak jak co jest taka ryba, która jak powieszona to pokazywała kierunek wiatru, który ma nadejść. Głowa ryby miecza z 1752 roku, spreparowana źle i śmierdząca tak strasznie, że do sali, w której leżała, to za bardzo się nie dało wchodzić. Także czarny bocian, w którym już mole się zalęgły. No także różne dziwne rzeczy tam były, ale były też rzeczy ciekawe. Były zbiora pastora Beka ze Świętego Piotra, czyli około 2000 spreparowanych ptaków. Nie wszystkie dobrze, bo tam oczy czasami miały z guzików robione, niektóre były źle spreparowane, no ale na przykład było wśród nich aż 20 sztuk orłów spreparowanych. Były też zbiory antropologiczne lekarza żydowskiego, Abrahama Lisauera, no i cała masa innych rzeczy. Śpieszono się z organizacją tego muzeum, dlatego że decyzja dyrektorem muzeum został Hugo Konwenc w czerwcu, natomiast wystawa miała się odbyć już 18 września z okazji 53. Ogólnokrajowego Zjazdu Niemieckich Przyrodników i Lekarzy. No i była dyskusja Hugo Konwenca z Leopoldem von Winterem, ponieważ potrzebował pieniędzy na organizację tegoż muzeum. Na przykład te wszystkie ptaki chciał wystawić w szklanych gablotach. No i tutaj się zaczęły schody, dlatego że rzemieślnicy gdańscy nie mieli w ogóle pojęcia, jak mogą wyglądać
przyglądać takie szklane gabloty. No wymyślił sobie facet szafy szklane, nie? No i żaden nie chciał mu tego zrobić. Wobec tego Hugo Konwenc nawiązał znajomości tam jeszcze z czasów, odnowił znajomości jeszcze z czasów studiów, no i znalazł mistrzów we Wrocławiu, którzy mu te gabloty mieli zrobić. Na co z kolei nie chcieli się zgodzić tutaj w Gdańsku. Były straszne protesty, że jak to wrocławscy będą narobić Leopold von Winter, że tyle pieniędzy. No i całe awantury trwały, no w końcu gabloty zrobiono, no bo wstyd by był w czasie tego zjazdu właśnie tych przyrodników. Tutaj mamy kwestię bursztynu. Ponieważ ten zbiór nowo powstającego muzeum zasilił również człowiek, który zapisał go w spadku. Nazywał się on Franz Anton Menge. Był on mianowicie nauczycielem ze szkoły Świętego Piotra. Zajmował się również badaniem pająków i na ten temat napisał pracę, ale przede wszystkim był fascynatą bursztynu i on tych bursztynów miał parę tysięcy okazów. Zbiór swoich bursztynów w 1850 roku powierzył temu profesorowi z Wrocławia Gebertowi, który miał je opracować, opisać, napisać na ten temat dzieło i on rzeczywiście sukcesywnie to robił. Robił to przez 30 lat, bo czasu za dużo nie miał. Wobec tego publikował tylko opracowania w jakichś tam periodykach. Książkę pisał prawie 30 lat i udało mu się napisać tylko jeden tom. W międzyczasie właśnie zmarł tenże Menge, zapisał w spadku Muzeum Zachodniopruskiemu cały ten swój zbiór murzy tych bursztynów. Natomiast 4 lata później, czyli w 1884 roku, zmarł również Gebert, profesor Gebert we Wrocławiu. No i Konwenc, chociaż miał co robić, stwierdził, że on musi zakończyć tę pracę, że on musi wykonać to, czego nie zdołał zrobić Gebert. No i zajął się tymi pracami właśnie nad succinitem. Nazwa succinit pochodzi od succinum, czyli sok, żywica, drzewna. I właśnie Konwenc napisał pracę poświęconą bursztynowi bałtyckiemu, opisywał inkluzję, opisywał trzeciorzęd, opisywał życiodajne sosny. On właśnie ukuł to powiedzenie żywicodajne sosny. To właśnie pochodzi od Konwenca. Swoją pracę wydał parę lat później i w związku z wydaniem tej pracy uzyskał doktorat nawet. Jego pierwsza praca to była Skamieniałe drewno osadów deluwialnych północnych Niemiec, za którą dostał doktorat, a za pracę o bursztynie dostał tytuł profesora. Do dzisiaj wszyscy ci, którzy zajmują się w jakikolwiek bursztynami, sięgają do prac Hugo Konwenca. To jest taka podstawa. No ale wróćmy. Tu są właśnie wymieniane te dwie pozycje, czyli flora bursztynu i monografia bałtyckich drzew bursztynowych. I właśnie za to otrzymał w 1890 roku tytuł profesora. Wróćmy do organizacji muzeum. Mieszkał początkowo razem ze swoją rodziną przy Mariackiej, ale potem miał mały pokoik w Bramie Zielonej, żeby być bliżej. Miał dwoje pracowników, a mianowicie preparatora i sprzątaczkę. No i potem, jak dwoje ludzi razem ze sobą długo przebywa i pracuje, no to skończyło się tym, że preparator ożenił się ze sprzątaczką, no i trzeba było szukać kogoś nowego, bo pojawiły się dzieci i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, jak to wygląda. Natomiast zbiory powiększały się coraz bardziej, no i były przechowywane, tutaj wymieniłam Państwu, w Bramie Zielonej, w Domu Przyrodników, w Wielkiej Zbrojowni, w Spichlerzach, w Stągwiach Mlecznych, w Zespole Pofranciszkańskim głównie tam te baby kamienne przechowywano, a w Zespole Franciszkańskim oczywiście działał również ten twórca muzeum, tak? Później muzeum miejskiego, które zatwierdzał Leopold von Winter, a nazywał się Rudolf Frey, tak? Pochodził nawiasem mówiąc też z Wrocławia. Z Wrocławia sami porządni ludzie, ja Państwu mówię. Natomiast w 1886 roku przeprowadzono remont Bramy Zielonej, przywracając jej wygląd sprzed przebudowy tej przez Samuela Helda, a jeszcze nieco wcześniej, bo
trzy lata wcześniej, czyli w 1883 roku, przebito czwarte przejście, bo jak zapewne Państwo wiecie, początkowo Brama Zielona miała trzy przejścia. Nad nimi tam są te herb Polski, Plus Królewskich Polski i Gdańska. Natomiast tam, gdzie mamy to czwarte przejście dzisiaj z tym herbem Hohenzollernów, pierwotnie była waga miejska, tak? Potem w 1883 roku przebito ten czwarty przejazd, wieńcząc go tym herbem Hohenzollernów. Natomiast górę wyremontowano, no i wtedy zwiększyła się zdecydowanie powierzchnia wystawiennicza. No i Hugo Konwenc mógł tam zamieszkać w tej części bocznej, tej zachodniej, tam gdzie kiedyś mieszkała Maria Ludwika Gonzaga. Natomiast potem po śmierci jednego ze swoich bogatych krewnych, Jakoba Bachdacha, otrzymała rodzina pewien majątek, ojciec podzielił go na sześć części, no i wtedy siostra Anna skorzystała i wyjechała do Berlina, Max wyjechał sobie do Hamburga, a Hugo dzięki tej uzyskanym pieniądzom mógł się przenieść na ulicę Łąkową pod numer 31 i tam przez jakiś czas mieszkał. Zatrudnił sobie również wtedy pomocnika. Był to dawny uczeń Bajla i później student Geberta. Nazywał się mianowicie Bertolt Schwarz. Może niezbyt lotny, no ale odciążył zdecydowanie Hugo Konwenca w jego pracy. Ukazała się też wtedy właśnie ta jego książka Flora Bursztynu. Stał się sławny wśród paleontologów. I rozpoczął pracę badania w terenie za pośrednictwem wolontariuszy. To był świetny pomysł Konwenca. Otóż on poszedł do tak zwanego ludu, czyli nawiązał współpracę z nauczycielami, leśnikami, księżmi, karczmarzami. Po prostu jeździł po poszczególnych powiatach, poszczególnych małych miasteczkach, wygłaszał tam pogadanki, rozdawał ankiety i prosił, żeby w razie czego donoszono mu informacje, gdzie jest coś ciekawego, coś znaleziono. No i później jak taki uczeń w szkole od nauczyciela usłyszał, że ma zwrócić uwagę na to czy na tamto, to jak szedł z ojcem w pole orać i ojciec na przykład wyciągnął tam z ziemi jakiś garnek, no to już nie wywalali, nie tłukli, tylko trzeba było gdzieś tam z tym lecieć, zanieść, spytać, czy to może jest coś cennego. Jeżeli rzeczywiście coś tam cennego było, no to było to wymieniane później gdzieś tam w periodykach jako nagroda, no i wszyscy byli z siebie dumni. A bardzo dużo się wtedy budowało na początku lat 80., dlatego że to było świeżo po wojnie francusko-pruskiej, no i były duże z kontrybucji, duże odszkodowania, no i wtedy wszyscy się budowali. A jak się robi wykopy, no to wiadomo, że różne rzeczy można wykopać. To są takie obrazki, tutaj zamieściłam Państwu, które były drukowane i rozdawane w szkołach, wręcz razem z podręcznikami. Otóż Ministerstwo Kultury chciało stworzyć taki reprezentacyjny zbiór zabytków dla szkół, żeby wiadomo było czego szukać, na co zwrócić uwagę. I właśnie Hugo Konwenc przepchał taki plan, że trzeba zrobić właśnie takie tablice. I tych tablic powstało sześć z różnych epok żelaza, epok brązu. Pokazywano, co ewentualnie można znaleźć i to miało uczulać właśnie uczniów, żeby później przynosili i mówili i opowiadali, gdzie też co wszystko zobaczyli. Takie te pierwsze tablice opublikowano w 1897 roku. No i zaczęły napływać informacje, jeżeli można. I tutaj wymieniłam kilka z nich.
Oczywiście po takiej informacji Hugo Konwent starał się jechać z interwencją. No po pewnym czasie ciężko już mu się było rozdwoić, rozstroić. No ale tu mamy. Przy budowie gimnazjum w Świeciu odkryto grób skrzynkowy. W Zblewie odkryto 26 grobów skrzynkowych. Cmentarzysko koło Lubichowa. Nekropolie kurhanowe w Obozinie koło Kościerzyny. Osada bawienna w Górze koło Wejherowa. Krasnołęka koło Malborka, osada bałtyckich łowców w Ogrzucewie. To wszystko starano się zabezpieczyć, żeby nie uległo zniszczeniu. Cmentarzysko w Lubiszewie koło Malborka, pomost i grodzisko w Ławizowie. No i chyba najbardziej słynne znalezisko konwencja, a mianowicie wrak łodzi wikingów z XI wieku w Bongarcie, która została odnowiona, zrekonstruowana, długość prawie 12 metrów i do 1945 roku znajdowała się w Królewcu. Niestety później uległa zagładzie i dzisiaj, z tego co czytałam jakiś czas temu, to w Elblągu tam próbowano ją odtworzyć. Nie wiem, czy to się udało, czy nie. Na jej wzór próbowano zrobić taką łódź. No i przy okazji znaleziono również tam w dolinie rzeki Dzierżgoń drogi drewniano-ziemne i ustalono, że była to część słynnego szlaku bursztynowego, który wiódł tam z Truso, bo te wykopaliska przecież to też tam w tamtych rejonach, z Truso do starożytnego Rzymu i ten szlak istnieje nadal. Latem byłam w Sopronie, to jest takie miasto na południe od Wiednia, to tam jest świetnie wyeksponowany ten szlak bursztynowy. Tam wszędzie są opisy, nie wiem, u nas tego nie ma. Wracając do bursztynu, to ten zbiór Mengego, o którym Państwu mówiłam, co to ten Geppert miał go opracowywać i omawiać, do II wojny światowej można tutaj było podziwiać w Gdańsku, było to ponad parę tysięcy eksponatów. Niestety z tego nie zostało nic. Co się stało z tymi bursztynami? Nie wiadomo. Dzisiaj w Muzeum Bursztynu, tam na samej górze są takie małe buteleczki, tylko z zanurzonymi bursztynkami. To są właśnie maluteńka część tamtej kolekcji. No niestety. W roku 1906 był plan parcelacji i zabudowy terenu grodziska w Sopocie. Nie wiem, czy Państwo o tym słyszeli. I dzięki Hugo Konwencowi nie zostało to rozparcelowane. Ciekawe, jak dzisiejsi deweloperzy by sobie poradzili z tym. Nie, by rozparcelowali. Nie, na całym było. A, na całym, no właśnie. Zostało to wstrzymane właśnie dzięki budowie, dzięki działaniom Hugo Konwenca. On w ogóle uczulał swoich wywiadowców, że tak powiem, na takie wszelkiego rodzaju nazwy, jak grodzisko, jak zamczysko, jak szaniec, gdzieś w lesie, jak jakiś wzgórek, bo to mogło wskazywać, że właśnie tam coś takiego może się znajdować, co mogłoby być cenne. On opracował cały atlas grodzisk Prus zachodnich. Natomiast zastanawiając się nad ochroną przyrody, Hugo Konwent doszedł do wniosku, że no, przyrodę chce chronić większość ludzi, ale jeżeli nie zostanie to zinstytucjonalizowane, o, dobrze powiedziałam, to nic z tego nie będzie, bo pojedynczy człowiek no, niewiele może zrobić. On starał się bardzo i tutaj zebrałam. W ciągu 30 lat odbył 480 podróży. Jak ktoś obliczył, było to 1165 dni. Wygłosił kilkaset wykładów, napisał kilkanaście prac w archeologii, 300 publikacji, w tym 11 książek, wykonał tablice poglądowe dla szkół. Ja nie wiem, czy to dlatego, że był menonitą. Inni chyba też by potrafili, czy tylko menonici tak potrafią. Nie wiem. No i jak mówię, zawsze uważam, że państwo chroniąc sztukę, skarby kultury, ślady naszych przodków, przede wszystkim winno dbać o przyrodę, czyli nasz naturalny dom. Był człowiekiem, który położył podwaliny pod zorganizowaną ochronę przyrody w Europie, a potem na całym świecie. I tutaj przeczytam Państwu taki fragment jego wypowiedzi. W jednym ze swoich dzienników napisał tak.
Wciąż więcej i więcej zakątków przyrody w kraju naszym oraz w innych cierpi z powodu rozwoju kultury. Ziemia narodzona w wyniku działania sił naturalnych w ciągu długiego czasu została znacznie przekształcona przez człowieka, a niekiedy zupełnie zrujnowana. Jeżeli nie chcemy, aby nasi ludzie utracili związek z rozwojem przyrody jako całości, to nastał czas, aby zabiegać o zachowanie świadków przeszłości i tradycyjnego układu naszych miejscowości, aby poznać i zachować wszystko, co można. Państwo powinno traktować to jako jedno z najważniejszych działań należących do jego obowiązków z uwagi na korzyści niematerialne, jakie płyną z takiej ochrony. Nie tylko u nas ludzie doszli już do wniosku, że coś powinno być zrobione niezwłocznie, aby zapobiec pełnemu zniszczeniu pierwotnej przyrody w przyszłości. Teraz właśnie nadszedł czas, aby państwo, które już dawno troszczy się o zachowanie starodawnych skarbów kultury i sztuki, zwróciło także uwagę na pomniki przyrody. No bo cóż znaczy kultura i sztuka, jeżeli zniknie nasz dom, tak? A ziemia, przyroda jest naszym domem. Określił również, czym jest pomnik przyrody. Tu natomiast ja na następnym slajdzie zamieściłam... Najpierw wspomniałam o tym, że pierwszym, który wprowadził... Pomniku przyrody mówi nasze ustawodawstwo. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów okazałych rozmiarów drzewa, krzewy, gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywietrzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Tak mówi ustawa. Wróćmy do poprzedniego slajdu. Mamy tutaj człowieka, który pierwszy wprowadził ten termin na przełomie XVIII i XIX wieku. Był to Aleksander von Humboldt. Honorowy człowiek Towarzystwa Przyrodniczego. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale tu na budynku znajduje się ta właśnie tabliczka, ponieważ on w 1840 roku dostał tytuł honorowego członka Towarzystwa Przyrodniczego, był tutaj osobiście, no i stąd właśnie ta tabliczka. Natomiast Hugo Konwenc doprowadził do ubrania słów i nazw w normy prawne. I fundamentalną była właśnie ta praca, o której tutaj wspomniałam, a mianowicie zagrożenia pomników przyrody oraz propozycje dotyczące ich ochrony. To było takie jego memorandum. Hugo Konwenc jeździł, przejdźmy może dalej, jeździł po całej Europie, nie tylko tu w Prusach, ale jeździł po całej Europie z wykładami, no i tutaj właśnie wymieniłam, że w Szwecji, Anglii, Holandii, Francji, Szwajcarii, Austro-Węgrzech, Rosji. Po jego wizycie w Szwecji w 1904 roku, 5 lat później powstał tam pierwszy w Europie park narodowy. Natomiast pierwszy park narodowy w Niemczech powstał w Lüneburgu i to było w roku 1919. Konwenc uważał, że należy chronić przyrodę lokalnie, ale nie tylko lokalnie, bo ważne są na przykład renifery na Spitsbergenie, piżmowoły na Grenlandii. To było ważne i właśnie tu również jest jego cytat. Celowe jest także wydawanie podobnych rozporządzeń dla Antarktyki z opisów podróżników. Wynika, że tamtejszy świat zwierząt nie ma jeszcze lęku przed człowiekiem i dla niego trzeba niezwłocznie wytyczyć pewien ściśle określony teren, nietykalny, aby zachować to dla przyszłych pokoleń, jeszcze naturalnie spokojną część przyrody. Nie jest to nic innego niż tak zwana ochrona bierna, którą stosuje się również teraz w rezerwatach, czyli po prostu zostawia się tak, jak to sama przyroda ustawiła i się w to w ogóle nie ingeruje, jeżeli można. I właśnie na tej zasadzie w 1909 roku utworzono doskonale nam znany rezerwat, a mianowicie Ptasi Raj. Ptasi Raj, który otwarto już w 1915 roku oficjalnie, w 1909, a w 1915 już oficjalnie, ponieważ tam były problemy z własnością gruntów, miał powierzchnię 182 hektary, wydma, jeziora oczywiście, Ptasi Raj i Karaś, to drugie
się nazywa, po wojnie rezerwat odnowiono. Przed wojną naliczono tam 123 gatunki ptaków. Po wojnie, według danych, wyczytałam, że występuje ich tam około 200, z czego 50 gniazduje. No i niestety, ale przed wojną było to ogrodzone, nie wolno było tam wchodzić. Później po wojnie, jak Państwo pamiętacie, łazili tam wszyscy jak chcieli. No i to dla rezerwatu nie jest zbyt dobre. Dobrze, że tą groblę zamknięto, bo prawdę mówiąc tam różne rzeczy się działy. W 1904 roku konwent napisał taki memoriał, projekt mecenatu państwowego nad ochroną przyrody, w którym, jak już mówiłam, twierdził, że każdy kraj jest inny i dla każdego kraju powinno być osobne prawo, tak? I to spowodowało, ten memoriał, który przedstawił rządowi pruskiemu, spowodowało, że 22 października 1906 roku, a więc niedawno mieliśmy rocznicę kolejną, 22 października, w Gdańsku powołano pierwszy na świecie urząd do spraw ochrony przyrody. Szefem, komisarzem tego został Hugo Konwec. I najciekawsze z tego jest to, że został tym szefem, ale bez pieniędzy. Rząd przyznał mu 15 tysięcy marek na rok. Przeliczając na dzisiejsze, to około 20 tysięcy złotych na rok. To jest tyle co nic. Ale on się nie przejął, bo on doskonale potrafił pracować wolontariuszami. I on to wszystko załatwiał wolontariuszami, czyli jego wywiadowcy, nauczyciele, lekarze, księża. On to wszystko załatwiał właśnie w ten sposób. Pomniki przyrody były nanoszone na mapy, na tak zwane dwudziestki. Chodzi o skalę, tak? Jeżeli był gdzieś jakiś pomnik przyrody, to zanim wydano mapę, nanoszono na tą mapę i takie mapy były dla wszystkich rejonów Niemiec. Dzisiaj niedawno by widziałam taką mapę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, także też można czasami znaleźć, no ale dzisiaj mamy GPS-y i różne inne cuda niewidy. Ten urząd, który powstał w 1906 roku, 1 października 1910 roku przeniesiono do Berlina i tam został on ulokowany przy ulicy Grünewaldstraße 6/7 w Starym Muzeum Botanicznym. Ten Grünewald mi się tak kojarzy jakoś z Harry Potterem. Nie wiem, czy dobrze mi się kojarzy. Należy jeszcze, proszę następny slajd, wspomnieć o epizodzie Puszczy Białowieskiej. Otóż Puszcza Białowieska, no nasza dzisiejsza duma, zresztą dumą była zawsze przez wieki, królowie się nią szczycili. Jest na przykład w dokumentach taki epizod, gdzie król Jan III Sobieski pozwala Przewentowskiemu na eksploatację puszczy, że tam może sobie potaż produkować i tak dalej, ale zabrania mu wchodzenia w te największe ostępy. One są tam dokładnie opisane. Tam wchodzić nie wolno, to musi zostać tak jak było. Puszczę też chronili carowie poszczególni, chronili wszyscy, którzy tam w niej przebywali, bo ona była swego rodzaju takim dowodem na prestiż państwa. Król taki na przykład mógł zabrać tam swoich jakichś przyjezdnych gości na polowanie, bo tam były takie zwierzęta, które nie występowały gdzie indziej. A poza tym myślę, że oni podświadomie, władcy, czuli, że jest to miejsce ważne, które należy zachować dla pokoleń. Ale przyszła pierwsza wojna światowa. 17 sierpnia 1915 roku wojska niemieckie dotarły do Białowieży, no i zaczęła się rzeź.
Niemcy postanowili wyciąć Puszczę Białowieską. Puszcza Białowieska broniła się sama, dlatego że ona jest położona na mokradłach i trudno było te drzewa, które by ścięto, wyciągać końmi czy jakiś inny sposób. Ale Niemcy poradzili sobie bardzo prosto. Oni po prostu położyli całą sieć kolei wąskotorowych, około 300 km, no i przystąpili do cięcia drzew, tych starych, mających wiele set lat. W Hajnówce powstały olbrzymie tartaki, cały przemysł drzewny ruszył. Do 1918 roku wycięto około 3 miliony metrów sześciennych drewna. No a potem pojawił się tam Hugo Konwent. I tak długo jeździł pomiędzy Białowieżą a Berlinem. Tych podróży odbył chyba około 50 z tego, co czytałam. Kolej na nim nieźle zarobiła. Jeździł w dom i z powrotem i udało mu się wywalczyć, że ten najcenniejszy, najbardziej taki urokliwy, najbardziej ten dziki kawałek puszczy został ocalony. Może to nie dużo, 5 tysięcy hektarów. Ale ocalono. Ocalono to, co rosło w narożniku, w widłach rzek Chwoźnej i Narewki. To było tylko 2% ówczesnej puszczy, ale dzięki Hugo Konwencowi ta puszcza została ocalona i dzisiaj jest to Białowieski Park Narodowy. Tam jest tablica poświęcona Hugo Konwencowi, jeden z dębów nosi jego imię. No i wrócę do tego, że no w Gdańsku nadal nie mamy żadnej specjalnie upamiętnienia Hugo Konwenca. Tyle o Puszczy Białowieskiej. Przejdźmy do następnej. Hugo Konwenc był człowiekiem bardzo zapracowanym, bardzo też nieśmiałym wobec kobiet. Nie miał zbyt wiele kontaktów z nimi. Matka nie stanęła na wysokości zadania, skończyła dość tragicznie, popadła w ciężką depresję, nie odzywała się do nikogo. W końcu Hugo Konwenc umieścił ją w szpitalu Świętego Ducha i tam zmarła, przedawkowawszy środki uspokajające. Natomiast siostry, no jedna nie wychodziła w ogóle z domu tutaj przy Mariackiej 28. Miał dwie siostry żyjące, Annę i Augustę. Augusta była podobno piękna, ale jak pisze Marii Boje, głupia jak but. I to ona nie wytrzymała nerwowo i w depresji, nie wychodząc z domu, w końcu zmarła dość młodo. Druga siostra, mianowicie Anna, była nieco mądrzejsza. Ona po dziedziczeniu tamtego majątku, o którym wspominałam, wyjechała do Berlina, no ale potem też z biegiem lat odezwały się gdzieś te geny melanickie, te błędy genetyczne i ona również popadła w chorobę psychiczną i też zmarła tam w tym Berlinie. Także co do kobiet w rodzinie, no Konwenc nie miał zbyt miłych wspomnień. Natomiast kiedy był jeszcze tutaj w Gdańsku, spotykał się czasami w czasie jazd konnych, bo bardzo lubił jeździć konno, z Jenny Wagner, to była wnuczka tego słynnego kompozytora, ale do niczego bliższego nie doszło, to byli po prostu dobrzy znajomi. A potem w pewnym momencie zakochał się w córce komendanta garnizonu gdańskiego, no i ona go przyjmowała, on wtedy starał się ubierać jak najpiękniej, przychodził tam, odwiedzał ją w domu, a potem nagle przeczytał w gazecie zapowiedzi, że córka właśnie komendanta wychodzi za mąż za jakiegoś tam oficera, a poza tym podsłuchał rozmowy jej matki w restauracji, że no tak, przychodzi tu taki Hugo, ale on jest niegroźny, więc o czym my tu w ogóle mówimy. Także był bardzo, bardzo wycofany, jeżeli chodzi o kobiety, ale jednak ożenił się w 1919 roku, ożenił się z Gretą Ekelow, to była bibliotekarka szwedzkiej Biblioteki Narodowej, dzieci nie mieli. W 1919 pod koniec, niedługo po ślubie, odwiedził z żoną Gdańsk, pokazał jej miejsca, które kochał, martwił się, co będzie dalej z tym Gdańskiem, bo to wiadomo, koniec I wojny światowej, powstanie wolnego miasta Gdańska i tak dalej. Natomiast niedługo z tą żoną był, bo w 1922 roku niestety doszło do nieszczęścia.
Początek kwietnia, czy rak na karku, wymagał operacji. Niestety operacja spowodowała chyba zakażenie, bo 4 maja pojawiła się gorączka, a 12 maja Hugo Konwenc odszedł z tego świata. Został pochowany na cmentarzu Schöneberg, ale kiedy w okresie lat 30. Albert Speer przebudowywał Berlin, wtedy przeniesiono, to był wtedy ten plan Germania, tak, on tam dla Hitlera budował wiele cmentarzy, wtedy zostało zlikwidowanych i groby zostały przeniesione, ciała ekshumowane na cmentarz Stahmsdorf. Jakby ktoś chciał szukać, to jest sektor 17, kwatera 178. Zdjęcie, które tutaj jest, wykonała moja znakomita koleżanka Ewa Jaroszyńska. Ona sobie zadała trudu, żeby pojechać tam odszukać. Twierdziła, że to było wcale bardzo trudne i niełatwe, no ale udało jej się znaleźć. Także no, jest nawet portret Hugo Konwenca na tym nagrobku. Natomiast ten nagrobek został uznany jako pomnik narodowy przez rząd niemiecki w 1952 roku. No i rząd niemiecki co roku nadaje medal Konwenca za zasługi dla ochrony przyrody. Należy jeszcze wspomnieć, proszę o następny, o asystentce profesora Hugo Konwenca, a mianowicie Margaret Ida Boje. Ona urodziła się w Berlinie, była córką oficera z Gdańska pochodzącego i jako małe dziecko przyjechała później z rodzicami tutaj do Gdańska, mieszkała przy ulicy Chlebnickiej, także doskonale znała realia życia w Gdańsku i później mogła to opisać w tej książce poświęconej Hugo Konwencowi. Jako już starsza nawiązała bliższe stosunki ze swoją wieloletnią, późniejszą partnerką, Helenę Vargas, która była graficzką. Mieszkały razem tu w Gdańsku, a później przeniosły się na wyspę Sylt, na Morzu Północnym, to jest na koło Danii, tak, tam po lewej stronie. I tam ona, zanim jeszcze tam się przeniosła, to była tutaj kilka lat osobą, która sekretarką, pisarką, no wspomagającą Hugo Konwenca. Potem przeniosła się tam na tą wyspę Sylt i początkowo działała jako dziennikarka, odnosząc sukcesy, a potem zaczęła pisać książki. Tych książek napisała około 30. Pisała o życiu, pisała o przyrodzie, pisała o ludziach. Jest uważana za najwybitniejszą pisarkę właśnie z wyspy Sylt. Potem przeniosła się do Turyngii, do Erfurtu, no a II wojnę światową spędziła w Berlinie, zmarła w 1946 roku na zawał w Lineburgu. Natomiast dlaczego o niej mówię? Ano po pierwsze dlatego, że była tą wspierającą Hugo Konwenca, a kiedy ona zmarła, to żona właśnie Konwenca, a mianowicie Grete Ekelf, poprosiła Margaret, żeby napisała biografię Hugo Konwenca. Wszystkie papiery, które udało się zebrać, znajdowały się w bibliotece w Linköping. One tam odkupiły tam z tej biblioteki i na tej podstawie Margaret napisała jego biografię. Tutaj jakbyście Państwo chcieli przeczytać, to jest tytuł i autorka. Jest tylko po niemiecku. Ewa Jaroszyńska właśnie zadała sobie trudu i przetłumaczyła tą książkę, także wiadomości o konwencji, które mam, korzystałam z jej tłumaczenia. No i to by było chyba na tyle. Dziękuję za uwagę. Pytania do pani Ewy? Już się boję. To proszę bardzo. Gdzie on dokładnie się urodził? Proszę mnie, żeby o to zapytać. W Świętym Wojciechu, pod numerem 7. Numer 7 dokładnie, to była stara numeracja tej Świętego Wojciecha. Potem po wojnie ją zmieniono, bo weszło to w skład Gdańska. Dokładnie nie wiem, próbowałam ustalić, ale niestety nie. Ja szukałam ostatnio, wypisałam, no. Była ulica Święty Wojciech. No tak, tak. Numer 7 rzeczywiście na niej był. I on, no, tej zabudowy nie ma, tak? Bo jeszcze przed tym rozwidleniem, gdzie się wjeżdża Świętego Wojciecha. Niestety gdzieś na Prusz się jedzie i do Świętego Wojciecha, bo jeszcze troszkę wcześniej. Zadaj jakieś jeszcze trudne pytanie. To po prostu na ulicy. Nie ma
ma w tej części w ogóle. Ale może to w innym miejscu. Na czym polega ta przypadłość spowodowana zmianami genetycznymi? No jest zakazane przecież nawet prawnie. To mikrofon. U niego. U niego konkretnie. U niego nie. On ocalał. On na szczęście ocalał. Jego siostry miały tą wadę, to młodsze rodzeństwo, które zmarło też. Natomiast no, u sióstry podejrzewam, że to właśnie tą chorobą psychiczną musiało się objawić, chociaż może warunki bytowe, ale no, gdyby nie miały takich skłonności, nie wiem. Brat z kolei był takim lekko duchem, to znaczy on był bardzo, był młodszy od Hugona. To było, urodził się zaraz po śmierci tego średniego Ernesta, który zmarł na tą Odrę. No i rodzina wokół niego skakała jak koło, przepraszam za wyrażenie, zgniłego jajka. No i to spowodowało to, że on całe życie wykorzystywał rodzinę. On wyjechał do Hamburga, potem jak ojciec podzielił ten majątek na ileś tam części i mu dał, no to bardzo szybko przepuścił, po czym zwracał się o pieniądze do ojca, o pieniądze do Hugona, ten mu pożyczył, ten mu nigdy nie oddał, a potem w pewnym momencie cała rodzina zrzuciła się i wysłała go do Ameryki. I tam już został, ożenił się i potem, kiedy zmarł, to jeszcze jego żona prosiła o wsparcie i Hugo ją wspierał. On uważał, że musi dbać o rodzinę, także... Może mieli taki styl życia. Może mieli taki styl życia. No w ogóle Menonici to bardzo, bardzo specyficzna grupa. Taki odłam Menonitów, oni wywodzili się z tych anabaptystów, tak? Menno Simons, no to tam wiadomo ten odłam szwajcarski. Natomiast po wojnie, jak oni wyjechali, to taki odłam Menonitów jest jeszcze w Stanach Zjednoczonych. To są ci Amisze. Czyli ci ubierający się na czarno, jeżdżący dwukółkami, odrzucający wszelki postęp techniczny, to na pewno Państwo widzieli w telewizji wielokrotnie. Chociaż tutaj oni przyjeżdżając na żuławy przynieśli ze sobą olbrzymi postęp techniczny, to trzeba tak nazwać. Ludzie bardzo pracowici, pobożni, uczciwi, nie uznający wojny, nie przysięgający na nic, no także bardzo, bardzo ściśle przestrzegający swoich zasad. Ale przede wszystkim nie brano ich do służby wojskowej, bo oni nie chcieli walczyć.